Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na naszym kanale. Dawno nic nie mówiliśmy. Wybraliśmy się na urlop. W tym tygodniu urlop jest podzielony na kilka części. I przejechaliśmy całą Polskę wzdłuż. Nie wszędzie, tylko wzdłuż, bo zaczęliśmy na Mazurach. A teraz przejechaliśmy na 6 urodziny Outridera i wchodzimy na Potrójną. Szymek niesie mój plecak żółty. To jest plecak Tomka. Ultralight. Tam jest śpiwór, namiot, i dwa misie. Dwa litry wody. I dwa, mata. I dwa misie. I SI6. I SI6. Oj, po 16 km dotarliśmy na Potrójną. I śpimy w chatce. Wracamy sobie szlakiem czarnym z Leskowca w dół. Wczoraj wchodziliśmy na górę szlakiem serduszkowym tak zwanym. I było tak dosyć łagodnie. Bardzo łagodnie. A dzisiaj postanowiliśmy trochę zobaczyć, jak to się chodzi trudniejszym szlakiem. No i stwierdzamy, że wczoraj gdybyśmy tędy poszli, to byśmy się na pewno styrali mocno, bo mamy ciężkie plecaki, poszliśmy na ciężko, bo chcieliśmy po prostu wszystko, bo nie wiedzieliśmy, czego się mamy spodziewać do końca. I mamy śpiwory, mamy duże jedzenia, wody, kurtki, puchówki, kurtki na deszcz. Ja nawet wziąłem Essie. Tomek mi naostrzył. Teraz sobie złazimy w dół. Trochę się wyposażyliśmy sprzętowo w te wakacje, ponieważ kupiliśmy co? Namiot kupiliśmy sobie. Kupiliśmy praktycznie wszyscy sobie buty w górę. Kupiliśmy sobie jakieś termoaktywne ubrania z merynosowej wełny. Doposażył nas znowu Tomek Foryś. Dał nam fajne naczynie do gotowania i butelkę na lgankę, która w niej wchodzi. Widzieliście nieraz Tomek, jak gotował w tym naczynku. Jest to wyposażenie armii amerykańskiej. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. Ważyłem to, waży. To jest stali kwasoodpornej, tak jak mówił Tomek, i ważył chyba ten kubek około 100 gram mniej niż czajnik nasz, którego używamy na co dzień. Wystarczy na 3 kubki herbaty małe. Czyli dwa razy my zagotujemy taki kubeczek na gazie i załatwia nam sprawę parzenia herbaty. Robienie owsianki, nie musimy nosić czajnika, który jest cięższy. A tak wygląda ręka w żywicy.
po zjeździe na tyłku ze szlaku. Ja tak samo zjechałem na czarnym szlaku na tyłku. A tam strumyczek sobie płynie. Tomek zaprosił nas na urodziny swoje Outridera. Szóste. Mieliśmy zostać jeszcze jeden dzień dłużej, ale stwierdziliśmy, że wyjdziemy dzień wcześniej, bo no są alerty burzowe. Jednak rozsądek zwyciężył. Trójka małych dzieci. Myślę, że będzie burza w nocy na pewno i troszkę obawialiśmy się schodzenia po mokrych kamieniach. Myślę, że to jeszcze nie jest ten etap, kiedy będziemy sobie chodzić po mokrych kamieniach z dziećmi. No mamy wszystko na deszcz, ale raczej traktowaliśmy to awaryjnie, a prognozy były takie, że jutro będzie mokro bardzo. Także przepraszamy wszystkich, że urwaliśmy się wcześniej. Ale po prostu wiemy, że rozumiecie naszą sytuację, że jesteśmy z dziećmi. I przyjechaliśmy też tu sobie pochodzić troszkę na piechotę, a nie jeździć autem. Ponieważ autem sobie możemy jeździć codziennie, a góry mamy od święta. W góry mamy daleko, mamy około 5 godzin samochodem z dziećmi, więc chcemy wykorzystać każdą sytuację, która się da, żeby sobie pochodzić i podziwiać tą przyrodę piękną. No i tak naprawdę już, słuchajcie, zeszliśmy. Pierwszy raz byliśmy na Potrójnej. Zawsze chciałem zobaczyć, jak wygląda to miejsce, o którym tyle słyszałem różnych ciekawych opowieści. No i pierwszy raz byłem na szczycie góry w nocy z Asią. No i piękny widok, naprawdę. Droga Mleczna, meteoryty, Jowisz przepiękny, świecący Mars. Niektórzy nie wierzyli, że Jowisz to Jowisz, ale jednak Jowisz to Jowisz. Troszkę obserwujemy niebo nocne w domu za pomocą teleskopu. Z balkonu niestety jesteśmy w stanie zaobserwować tylko 4 księżyce Jowisza, największe, które najjaśniej odbijają światło. Możemy oglądać pierścienie Saturna z naszego balkonu, ale niestety zanieczyszczenie światłem jest duże ze względu na obecną w pobliżu stację paliw, która jest oświetlona. Zresztą no, światła miejskie powodują to, że widać tylko najjaśniejsze obiekty planety, w zasadzie tylko i najjaśniejsze gwiazdy. A tutaj widać wszystko tak jak w naszym łódzkim planetarium w EC1, do którego was zapraszamy, gdybyście byli kiedyś w Łodzi i chcieli sobie zobaczyć nocne niebo, to można je zobaczyć codziennie w planetarium, w którym macie projekcję nieba nocnego z dnia dzisiejszego. Piękna projekcja, nowoczesne planetarium. Gdy nie można obserwować w mieście nieba i nie można wejść na Potrójną w nocy, żeby zobaczyć to samo co w planetarium. Pozdrawiamy was wszystkich. Dzisiaj przeszliśmy, słuchajcie, na razie niecałe 15 km. Do samochodu jeszcze nam troszkę zostało, będzie 16. To jest 22 tysiące kroków. Wczoraj też przeszliśmy 16 km, więc na weekend z dzieciakami 32 km po górach. Nasze buty mają przebieg ponad 110 km po górach. Thank you.
Żeby mieć coś, krótką wieczność, jeden moment. Znowu zaczynam gonić za tobą jak pies, za własnym ogonem. Tonę w milionach impulsów miast, mrużąc oczy, rozrywając czas. Paralele splatają się w tandem, gdy czuję cię tam, gdzie nie było nas. Jak blask końca świata, moment, gdy nie ma już dokąd wracać. I ta wiara w resztkę dni, dopóki gdzieś obok mnie tli się twój zapach. Niczym napan podpalam ulicę, goniąc chwilę, drapiąc okna. W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz. I czerwone wino, pamięć nie ma granic, nie zna reguł. Słyszę cię ledwo na drugim brzegu. Wilcze wycie do samotnej pełni. Zgubiło nas to, że żyliśmy życie. Ci na jego szczycie nigdy nie są wielcy. Nie dałem pędzić przez palce, rzece następ zwiadu i słów. Biegnę za tobą metr nad miastem, gdy tylko znów zaśnie i wyostrzy słuch. Nasz Bóg nas nie cierpi, ja ledwo wierny przeklinam świat. Nie umiem cię znaleźć tu. Miasto ma zapach twój i twój smak. Że daję radę i trzymam na skłoniach. Zapada zmierzch, znów czuję ciebie. Biegnę w noc, którą muszę pokonać. Wiesz,